Ludzkość, a czy świat nauki twierdzi, że na kuli ziemskiej może być do 100 milionów gatunków. Jedni skromnie mówią 60. Rozpoznano 1,5 miliona. Nauka rozpoznała. Co jest ważne, 1/4, gdzie żyje w glebie, ale żyznej glebie. Mamy tego świadomość. Jak ich tam nie ma, no to idzie to wszystko w drugą stronę. Doświadczenia polowe w Stanach Zjednoczonych pokazują, że odpowiednie potraktowanie pożyteczną mikroflorą, czyli probiotykami, może zwiększyć poprzez właśnie mykoryzę, która się tam tworzy, a my mówimy bakterioryzę, wzrost plonu nawet do 50%. Ale zobaczcie, jaki jest efekt zielonej rewolucji. W tych latach 50 niespełna, mimo że 10-krotnie wzrosło zużycie pestycydów w Stanach Zjednoczonych, straty plonu wywołane szkodnikami wzrosły z 7 do 13%. A pestycydy miały ograniczyć wojnę tych pasożytów, szkodników, które nam miały potrącać. Taki prymitywny rolnik, ten co w Bielsku Białej wyszedł, co nie stosuje GMO ani chemii, proszę Państwa, z jednej kalorii wytwarza 10 kalorii, ale taki nowoczesny rolnik z Francji, ze Stanów, żeby wyprodukować 1 kalorię, zużywa 10 kalorii. Widzicie, gdzie jest tragizm? To dlatego chłopów trzeba było w Polsce wytępić. Wstecznictwo. Chemizacja rolnictwa spowodowała, że roślinność rośnie w większym stopniu na ropie naftowej niż na glonie. Smacznego waszym prawnukom moim. Na zdrowie na pewno to wyszło. Uprawy ekologiczne mają nawet do 60% więcej antyoksydantów niż przemysłowo, innowacyjnie, postępowo produkowane rośliny. Zobaczcie, chyba ten Herodot, to jak mówił o jęczmieniu, że on ma szerokość 4 palców, to myślę, że mówił o jakichś liściach chyba łupianu albo buraku. To gdzie postęp? Jęczmień taki ma rynki. O co to chodzi? To, co pani Kowalewska mówiła, jest prawdą, ale świętą prawdą jest to, że imię Adam pochodzi od Adama, czyli od gleby. Ewa, Hewa, macierzy życie. To nas zobowiązuje. Ale co my robimy? My uważamy, że to, co na przykład w języku angielskim dziś ziemia, gleba jest synonimem brudu. Pamiętacie, co w dzieciństwie robiliśmy? Jak miałem ranę, to wycierałem ziemią, nie do lekarza. Indianie ziemi, ale dzisiaj też. Ale to znaczy, że co? Kto to zrobił? Czy my nadal zasługujemy na to, żeby nosić miano homo sapiens, rozumny ziemianin? Dzięki powszechnej biologizacji rolnictwa możemy na nowo odpocząć prawdziwą zieloną rewolucję. By ziemia mogła odtwarzać swoje zasoby, a my, żebyśmy mogli zasłużyć na miano homo sapiens curans, mądry i dbały ziemianin. Człowiek jest koroną życia, lecz w ścisłym związku z glebą. Z gleby wyszedłeś, do gleby wrócisz. Rolnictwo może być źródłem bezpiecznej żywności. Czemu o tym nie wiemy? Dlaczego to na takich spotkaniach ludzie dowiadują się? Zobaczcie, 80% światowej żywności pochodzi z rodzinnych gospodarstw. Trzeba było w Polsce wytępić. Zobaczycie za chwilę, ile wytępiono. Małe gospodarstwa zużywają tylko 30% zasobów naturalnych ziemi, aby dostarczyć żywności dla proste. Biznes jest biznes. Korporacje wiadomo, co muszą zrobić. Przepraszam, coś tu się stało, że za daleko poleciałem. No i tutaj macie, co agroekologia może zrobić. To już powtarza się. Ale tu, zobaczcie, to jest pośmiertna pochwała dla polskiego rolnictwa.
małe gospodarstwa w Polsce zapewniały efektywne wykorzystanie zasobów. Rolnictwo polskie zużywało 7 razy mniej pestycydów, 2-3 razy mniej nawozów niż w krajach OECD. To było 95 roku. Dzisiaj napinamy mięśnie, my będziemy pierwsi. Nie, w tym wyścigu trzeba lecieć w drugą stronę. A my co? Góry śmieci. Europa, świat. Wywozić to gdzieś na księżyc, bo zgniemy. A czy nie możemy zrobić kompostu my sami? Zobaczcie co w Japonii. Japonia, tygrys technologii, nowoczesności. Oni uznali, że 30 arów to jest gospodarstwo towarowe, a u nas to jest w ogóle, jak my się rządzimy. Średnia powierzchnia u nich jest 1,14 arów. Uznaje się to wszystko, że to jest korzystne, bo ludzie mają pracę, źródło utrzymania. Rolnictwo i przemysł żywnościowy plus agrobiznes to 20% ogólnej liczby miejsc pracy w Japonii. Czy w Polsce tak się mówiło o rolnictwie? No najlepiej niech to towarzystwo wyjedzie i zabierze tę ziemię śmierdzącą, brudną. Przecież w sklepie wszystko można kupić. Zobaczcie, co Rosjanie robią, durni Rosjanie. Pokrywają 50% całego zapotrzebowania społeczeństwa Rosji z działek. A teraz do sedna. To właśnie to, dowiecie się, jak wytłuczono w Europie i w Polsce gospodarstwa chłopskie, gospodarstwa rodzinne. Unia Europejska absolutnie deklaruje, że pełne prawo rozwoju nawet gospodarstwa do 5 hektarów. Ale słyszycie, że my mamy tak fatalną strukturę. W 2005 roku prawie 60% takiego badziebia poniżej 5 hektarów. No ale przepraszam, a co jest w Unii Europejskiej? A co jest w tych państwach Włochy? Już się do nich czepia? A choćby Niemcy. Oni są dwukrotnie więksi. Oni mają taki sam burdel. Ale oni to jest potrzebne, oni tego nie zniszczą. Popatrzcie, co się stało w krajach, w dawnych krajach obozu socjalistycznego. W Polsce, przypomnę wam, za czasów socjalizmu byliśmy jedynym wagonem, w którym 83% z kawałków ziemi uprawnej było w rękach niestety upartych, nienowoczesnych chłopów. Nie dali się skołchozować, nie dali się spegeryzować. 83%. Czy my mamy wdzięczność za to, że mogliśmy nie doświadczać głodu? Absolutnie. W latach, przez te 10 lat, Unia Europejska co godzinę traciła 43 gospodarstwa poniżej 5 hektarów. Polska w tych 8 latach aż 10 gospodarstw co godzinę. Dla Unii Europejskiej chłopi, drobni rolnicy są zbędni jak Indianie. Rząd naszego państwa obojętnie jaki zachowuje się jak kukułka, wypchnąć z gniazda. Tylko gdzie? Gdzie zdrowe pożywienie? Porzucając rolnictwo, obywatele USA zostali narodem pracowników najemnych, nie właścicielami. Stali się żyjącymi z pensji, drobnymi ciułaczami, nie udziałowcami. Popatrzcie, dawni farmerzy USA zależą dziś od decyzji innych ludzi. Są tylko dwie drogi. Mamy własny plan albo uczestniczymy w cudzym planie. Polska jeszcze może mieć własny plan, by zapobiec błędom Unii Europejskiej i Unii i Stanów Zjednoczonych. Zobaczcie, co się dzieje. W polskim rolnictwie myśmy uważali, że to jest w ogóle dno wodorosty. Tyle chemii. I musieliśmy zlikwidować te gospodarstwa, żeby teraz co robić? Ekologię. Czy to nie było ekologiczne? Nie, to było chłopskie. To było afery. Zaczęło takie wspaniałe organizacje jak FAO, Światowa Organizacja Rolnictwa i Żywności, OIE, Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt, WHO, Światowa Organizacja Zdrowia Ludzi. Oni powiedzieli, że fajnie, to jest prawdziwe. Trzeba zrobić wszystko, żeby działać, konsolidować lekarzy ludzkich z lekarzami nieludzkimi, czy medycyny z weterynarzami, żeby zaprzestać przenoszenie chorób od zwierząt do ludzi. Prawda. Tylko to jest budowa domu od pierwszego piętra. Dlaczego jest zwierzę chore? Bo jest roślina chora. A dlaczego chora jest roślina? Bo jest chora gleba. Z
związku z tym trzeba doprowadzić do konsolidacji lekarzy gleb, roślin, zwierząt i ludzi. I to, proszę Państwa, od nas zależy, czy wróci na najwyższe miejsce najstarszy zawód. Najwyższe zaufanie powinien mieć właśnie rolnik. To będziecie mieć za chwilę na ten temat. Tutaj Miecznikow, który dostał Nagrodę Nobla, między innymi potwierdzając, że spożywanie wyrobu naturalnie fermentowanego mleka jest przyczyną, że tak długo pieczni byli wówczas i dziś górale bałkańscy. Ale niestety nie przewidział tego, że powinien dopisać naturalnego mleka. Jak wy kupujecie mleko, to na pewno nie kupujecie mleka w sklepie. I teraz do czego doszło? W Stanach Zjednoczonych, najnowocześniejszym państwie, są krowy, które dają tylko mleko i krowy, które dają tylko cielaki. 50% populacji krów jest przyczyną reumatoidalnego zapalenia stawów, bo niestety tak zmajstrowane zostały, że tam jest bakteria, która... Kiedy medycyna zapewni ludziom długie życie? Wtedy kunszt eskulapa stanie na swym szczycie, kiedy bez leków ludziom zapewni długie życie. A ci, którym dadzą tytuł lekarzy, czuwać będą przy zdrowych jak żołnierz na straży, by ich chronić od wszelkiej napaści, choroby i dopiero zgrzybiałych starców chować w groby. Proszę Państwa, mistrz świata, lekarz, profesor medycyny, twórca rozkwitu krakowskiej medycyny, to za czasów jeszcze Austro-Węgier. Sugestie znanych autorytetów. No, tu trudno w tym gronie promować, reklamować, to współczesny, można powiedzieć, Hipokrates, nasz Julian Aleksandrowicz. Wszystkie choroby są do wyleczenia, tylko my nie wiemy, jak leczyć. Wolę być uzdrowiony przez szarlatana, niż uśmiercony przez profesorską sławę. Kto nakręca wyścig biobójczych zbrojeń? Przyszła wojna będzie wojną niewidzialną, dopiero gdy dany kraj zauważy, że jego plony uległy zniszczeniu, jego przemysł jest sparaliżowany, jego siły zbrojne są niezdolne do działania, zrozumie nagle, że brał udział w wojnie i że tę wojnę przegrywa. To mówił mąż córki Marii Skłodowskiej-Curie, którzy zwieńczyli jej aktywność Nagrodą Nobla w 1935 roku. I to wszystko jest prawdą. Dlaczego tak się dzieje? Na szczęście to mówi twórca kapitalizmu, orędownik Keynes, kapitalizm to zdumiewająca wiara w to, że z najniczemniejszych ludzi wyniknie największy dobro dla wszystkich. Proszę Państwa, to wobec tego jaki system? Kapitalizm, socjalizm, nie? To jaki? Później w kuluarach sobie odpowiemy, bo przypuszczam, że nikt z Państwa nie powie, jakie trzy systemy funkcjonowały na początku II wojny światowej. Socjalizm, kapitalizm i jaki trzeci? O którym mamy nie wiedzieć, bo uważamy, że tylko i wyłącznie może być kapitalizm, chociaż jest zły. Jedyny system ekonomiczny sprzyjający człowiekowi to rozpowszechniona szeroka drobna własność. To encyklika Leona XIII z 1891 roku, potwierdzona przez Jana Pawła II w 100. rocznicę. Dostęp do bezpiecznej żywności, gwarancją niezależności Polski. Gospodarka wolnorynkowa jest nie do uratowania. I neoliberalny kapitalizm jest na drodze do samobójstwa, dlatego potrzebne jest nam silne i mądre państwo. Prorektor Politechniki Rzeszowskiej. Tu, gdzie leży Polska, jest być może tylko państwo silne, świadome swych trudności i swego celu, budzące szacunek na zewnątrz, mnożące własne wartości materialne i moralne. Czy możemy wahać się, stojąc u drogowskazu, gdzie pójść? Który z najwybitniejszych Polaków to powiedział? To jest twórca naszej niezależności gospodarczej. Polska mogła stać się niepodległa. Był z nami do 1974 roku. Niestety pies z kulawą nogą do niego nie wraca i nie wróci. Biologizacja jest szansą na niezależność od globalnej petrochemii i farmacji. Nie panikujmy, działajmy mądrze, wracając do korzeni. Konsolidujmy lekarzy, gleby, roślin, zwierząt, ludzi. Organizujmy się, bo hobby, a po to się spotykamy. Wszystko zależy od dobrej myśli, dobre słowo, dobry czyn, dobre dzieło. Wybór należy od nas. W tym tylko w słowniku biznes poprzedza idea, sukces, wysiłek. Za uwagę dziękuję Państwu. Bardzo przepraszam.